sorry. Jakiś problem? No mam. Przepraszam bardzo. Co tutaj się dzieje? Czy to jest bójka? Idę do pani, macie przekichane. Rozwiążemy to w lepszy sposób. Witam panów serdecznie. Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj przy stole mediacyjnym, aby rozwiązać wasz konflikt. Witam. Witam. Ale przepraszam cię bardzo, dlaczego podajesz mu pierwszą rękę? Co ci to w ogóle przeszkadza? Ale chyba to jest kwestia szacunku. Spokojnie. Zacznijmy od tego, że przedstawię wam, na czym będzie polegała nasza rozmowa oraz jak będzie wyglądał jej przebieg. Przede wszystkim oświadczacie, że jesteście tutaj dobrowolnie i obaj chcecie dojść do porozumienia. No. Ja będę osobą bezstronną, nie będę faworyzował żadnej ze stron i będę obiektywny. Na dodatek naszą rozmowę będzie cechowała neutralność. Ja nie pomogę wam znaleźć żadnego rozwiązania. To wy musicie obaj stwierdzić, w jaki sposób chcecie się porozumieć. Ja jedynie mogę wam w tym pomóc. Z nim się porozumiesz? Spokojnie. Jesteśmy tutaj po to, aby rozwiązanie tego konfliktu przebiegło szybko. Nie tak jak w procesach sądowych, czy w innych tego typu instytucjach. Tutaj spróbujemy rozwiązać ten konflikt za jednym posiedzeniem. Ja mogę wam zapewnić, że jestem osobą profesjonalną oraz adekwatną na moje stanowisko, a cała ta nasza rozmowa będzie objęta pełną poufnością i wszystko, co zostanie tutaj powiedziane, zostanie między nami. Także dziękujemy ci, Mileczku, że zainterweniowałeś w tej sprawie, ale musimy cię teraz wypuścić. No ale jak to, że już to wszystko dzięki mnie jest i żadnej zasługi za to nie dostanę, nic za to nie będę miał. Wie człowieku to! Dobrze panowie, jak zostaliśmy sami, powiedzcie mi, co was do mnie sprowadza. Jak to co? Jak ten pajac wylano mi sok na to? Co? Tak? O co chodzi? Spokojnie. Krzyki do niczego nas nie doprowadzą. Spokojnie, nawet niech jedna strona się wypowie, potem druga. Zacznijmy od ciebie. Jak to wszystko widzisz? O, w końcu ode mnie może, co? Spokojnie. Jak to wszystko widzisz? Było tak. Szedłem sobie z matematyki. Wychodzę z kolegą z klasy, a on sobie poszedł na górę, ja szedłem do szatni. I co? I podłożył mi skórkę od banana, żebym się wywalił. I co chciałeś, żebym sobie skręcił kark? Spokojnie, bez takich obek, spokojnie. Przyznajesz się? No, przyznaję się. Powiedz, dlaczego to zrobiłeś? No ile było sytuacji, kiedy on ją pokazał w szkole? No ciekawy jestem, jaka sytuacja? Było. A kto mnie oblał sokiem? Sokiem? Tak. Sokiem? A dlaczego cię oblałem? Przez tego banana cię oblałem tym sokiem. Ale zniszczyłeś mi całą koszulkę, stawiłeś, że ta koszulka była warta? No ile, ciekawy jestem. Co? No troszeczkę. Co, nie dało się tego naprawić, co? Myślisz, że jakbym sobie skrycił kark, to co? Myślisz, że moje zdrowie by nie ucierpiało? Ale zaraz panowie, bo tutaj mamy taką sytuację, że wydaje mi się, że jesteście w tym momencie w stanie znaleźć jakieś porozumienie. Może wyjdź z jakimś, nie wiem, zaproponuj coś. Ja mam proponować stary, rozumieć mi koszulkę. No w sumie... To mogli cię odkupić tą koszulkę, nie? No kurde, w sumie cię rozwaliłem. Ja w sumie mogę cię przeprosić za tego banana, no ale jedna sytuacja była za ognieniem drugiej, wiesz o co chodzi. No tak, ale to jednak ty zacząłeś, tak? Tym bananem. Czyli wstępnie macie dogadane, co chcecie zrobić, tak? No jak? A... Jak się śmiałeś z moich kapci? Co? Od mamusi dostałem, tak? Kto mi odbił dziewczynę? Ale, dziewczynę? Ale zaraz panowie, bo tu mamy kolejne dwa nowe wątki. Po kolei. O czym teraz mówisz? No, kiedyś wychodziłem z łazienki i on siedział sobie z jakimś koleżką. I co? Szedłem, miałem akurat takie kapcie, bo wygodnie mi się chodziło w nich po szkole. Po prostu, przyjechałem sobie je z domu. A on co? Że od mamy dostałem, że wieśniackie. Co się tak patrzy? Tak, chodź sobie na siłownię, zagadam z tobą na kawę. Ty, a ty pan się do mamy się dostałeś? Weź środka, człowieku. Co ty się tak patrzy na stare te kapcie? Byłem śmieszny po prostu, dlaczego miałem się nie zaśmiać? Śmieszne kapcie. Jak ja bym urodził takie same kapcie, to też byś się z tego zaśmiał. Ale, tak, ale nie co innego jest śmianie się o wyrażaniu. Nie podnośmy głosu, nie ma co tutaj się unosić. Wróćmy może do samego początku. Powiedzcie mi, od czego tak naprawdę zaczęła się wasza nienawiść do siebie? No czego się zaczęła? No chyba nie ode mnie. Nie, ale nie unośmy się, spokojnie, kultura. Dobra, ale ciebie stary. No jak? Ode mnie? No a od kogo? A kto? Kto podarł mi dziewczynę? Dziewczynę? Tak.
Jaką dziewczynę? A może opisz bardziej, co masz na myśli? Była taka dziewczyna. No wiesz, układało nam się i wszystko było fajnie już. Układało nam się? Tak, a on przyszedł i po prostu mnie odbił. Tak? Jakby nigdy nic. Układało wam się? Jak wam się układało? Nie, nie unosił się. No, wystarczyło, żebym podszedł, pokazał jej kluczyki od auta i ona poszła już do mnie. To tak wam się układało? Proszę cię. W sumie masz rację. Może, jak ją teraz ty utrzymałeś rację z tą dziewczyną? No co, ona nie była warta tego w ogóle. Teraz już się do siebie nie odzywamy, nie ma żadnego kontaktu. Po prostu pokazałem mu, ile ona jest dla jego warta. Układało mi się. Nie, znamy się już trochę, wczoraj jesteśmy w głowie. Może właśnie już wiecie, że mam. A może pojedziemy? Czy ty jesteś normalny, człowieku? Ale zostaw, dlaczego się na niego plujesz? No, jakie tak naprawdę utrzymujesz relacje teraz z tą dziewczyną? No co, no nie mamy już kontaktu. W sumie to one już do siebie nawet nie piszemy. No, mieliśmy kontakt przez tydzień, może dwa. A później już się kontakt urwał i jest jak jest, nie? Dobra, stary, w sumie może masz rację, że nie byłam na Magdali. Pokazałeś. No chłopie, poszła na samochód, poleciała, co to? Pokazałeś mi tak naprawdę, ile była warta. Dobrze, panowie, skoro wydaje mi się doszliście do porozumienia, musimy również uzupełnić formalności. Proszę, podpisz się tutaj jako uczestnik mediacji. Dziękuję panu bardzo za spotkanie. Cieszy mnie, że doszliście razem do porozumienia. Dziękuję. Dzięki.